Dzień dobry, witajcie. Psychologiczne badania kierowców wywodzą się jeszcze z nurtu badań, w którym ważne było, aby dobrać właściwą osobę do właściwego zadania, czy też jakiegoś zawodu. Dobieranie odpowiednich osób, dopełnienie jakiejś funkcji, objęcie jakiegoś stanowiska nie jest czymś nowym. Wiele firm obecnie stosuje różnego rodzaju testy już podczas rozmów rekrutacyjnych, aby do dalszych etapów zaprosić osoby najbliższe tym, których szukają. Pierwsze próby doboru ludzi na podstawie naukowej podjęli tzw. psychotechnicy na początku XX wieku. I były to właśnie próby doboru ludzi na stanowiska w transporcie. Także dziś zabieram Was w małą podróż do przyszłości. Zapraszam. Kwestia doboru odpowiednich osób do stanowiska stała się jedną z ważniejszych w transporcie po serii katastrof kolejowych, powietrznych czy żeglugowych. W 1901 roku włoski psycholog Ugo Pizzoli przeprowadził profesjonalne badania praktykantów w Modenie. We Francji rozpoczęto selekcję pracowników naukowych już w roku 1900, a w latach 1905-1908 francuski psycholog Jean Lely, nie wiem czy dobrze do końca wymieniam nazwisko, podejmował już pierwsze kroki właśnie w kierunku opracowania metody analizy pracy i przeprowadzał wstępne eksperymenty w sprawie doboru operatorów tramwajów. Pierwsza pracownia psychotechniczna powstała właśnie w Paryżu w 1908 roku i właśnie zajmowała się doborem maszynistów kolejowych. W 1912 za to profesor Uniwersytetu Harvardzkiego Hugo de Münchenberg założył laboratorium, które zajmowało się doborem motorniczych tramwajów. Münchenberg tak naprawdę najpierw opisał swoje badania nad doborem kierowców i taki swój program psychologii przemysłowej, tak zwanej psychotechniki. Za ojca samego sformułowania psychotechnika za to należy uznać Sterna, który opublikował przełomową książkę The Differentiale Psychology in Ihren Methodischen Grundlagen, czyli Psychologia w jej podstawach metodologicznych, i to było w 1911 roku. I ta książka i tezy w niej zawarte stały się podstawą dla programu zaproponowanego przez Münchenberga. Taki pełny europejski model psychotechniczny był używany tak naprawdę od lat 20. XX wieku. Według GISA można było wyróżnić dwa rodzaje psychotechniki: psychotechnikę przedmiotową i psychotechnikę podmiotową. Psychotechnika przedmiotowa to była ta, która dotyczyła selekcji pracowników, ale i szkolenia, doradztwa zawodowego. Natomiast psychotechnika podmiotowa to ta, która składała się z badań nad zmęczeniem, sprawnością, nad zapobieganiem wypadkom. Jeśli chodzi o stosowanie procedur psychologicznych do badania osób, to właśnie Jean Lely zaczął stosować testy poznawcze w doborze kierowców we Francji już od 1908 roku. Walter Modé, Kurt Piorkowski, Otto Lippmann, William Stern stosowali podobne testy w Niemczech od roku 1914. Podobnie w innych krajach. W tym okresie możemy dopatrywać się tak naprawdę początków takiej naukowej selekcji pracowników. Pierwsza międzynarodowa konferencja psychotechniki odbyła się w Genewie w 1920 roku. W tym wczesnym okresie psychotechnika była przede wszystkim związana ze stosowaniem testów aparaturowych, mających na celu tak naprawdę ocenę takich indywidualnych cech. W latach 20. różne europejskie firmy zaczęły sprzedawać sprzęt do badań psychotechnicznych i to było jedno z głównych zadań psychotechników, właśnie opracowywanie narzędzi, które mogłyby oceniać predyspozycje zawodowe. Za polskich prekursorów uważa się Jotejko Józefę, studenckiego Stanisława, Suchorzewskiego Henryka czy Wojciechowskiego. Studencki był w ogóle kierownikiem zakładu psychotechnicznego przy Państwowej Szkole Budowy Maszyn. Za to Jotejko jest autorką pracy, między innymi oczywiście, pod tytułem Wybór zawodu jako problemat psychotechniki. I powiem Wam szczerze, że jest tam bardzo taki ciekawy cytat, który Wam przytoczę. Ponieważ problemat polega na skierowaniu każdej jednostki na najwłaściwsze dla niej pole pracy, selekcja zawiera w sobie pojęcie poradnictwa. Poradnictwo zaś jest tylko jedną z form selekcji. Nad tym wszystkim, nad tymi wszystkimi stosunkami góruje przeto pojęcie selekcjonizmu. Selekcja jest bowiem doborem i musimy zawsze dobierać ludzi odpowiednich, jeśli mamy wszystkim zapewnić wykonywanie właściwego dla nich fachu. Może nawet uznać to spojrzenie za dość aktualne.
Ciekawym przykładem postępu w psychotechnice na potrzeby selekcji pracowników była propozycja niemieckiego psychologa Lippmanna, który zaproponował klasyfikację zawodów, w której można było wyróżnić trzy grupy, w zależności od tego, czy działania związane były z rzeczami, czyli np. stolarz, zegarmistrz, ludźmi, jak prawnik, lekarz, czy koncepcjami, jak filozof czy matematyk. Europejscy psychotechnicy zaprojektowali wiele zestawów aparatów i urządzeń do oceny psychicznej, psychomotorycznej, sensorycznej. W latach 30. bardzo dużo uwagi właśnie poświęcono tym koordynacyjnym testom motorycznym. Początek II wojny światowej spowodował taki paraliż, jeżeli chodzi o wysiłki badawcze w większości krajów Europy. Za to lata bezpośrednio po II wojnie światowej wykazały ponowne zainteresowanie selekcją pracowników w krajach Europy Zachodniej głównie. W tym okresie skupiano się już nad testami, w dużej mierze na potrzeby wojska. Przeprowadzano badania nad zasadnością wyboru pilotów, funkcjonariuszy kontroli myśliwców i tam stosowano właśnie testy poznawcze i testy osobowościowe. Taką najważniejszą książką, myślę, tego okresu było dzieło Vernona i Periego. To są dwaj brytyjscy psycholodzy, którzy w 1949 roku właśnie zrelacjonowali przebieg takiego programu selekcji pracowników, który był przeprowadzany w brytyjskiej armii w czasie wojny. Lata 60. i 70. to taki trochę jest niejasny okres, ponieważ w tym czasie nie prowadzono zbyt wiele badań, szczególnie naukowych, w tym zakresie. Poza tym pojawił się problem taki, że psychotechnika generalnie dobierała ludzi do stanowisk. A ponieważ stawiano coraz większe wymagania, to coraz trudniej było znaleźć odpowiednie osoby do danego stanowiska. Konieczna więc była optymalizacja samych miejsc pracy. I znowu od około 1975 roku selekcja pracowników rozpoczęła okres takiego odrodzenia i renesansu w Europie, właśnie głównie dzięki wysiłkom naukowców. Znowu pojawiło się wiele badań, wiele nowych teorii i proces ten trwa tak naprawdę do dnia dzisiejszego. Jeśli chodzi o polską tradycję badań psychotechnicznych, to na pewno warto wspomnieć o pierwszej w Polsce pracowni psychotechnicznej, która powstała na potrzeby transportu kolejowego. Podobne powstawały też na potrzeby komunikacji miejskiej. W Krakowie taką placówkę założył dobrze znany wielu psychologom transportu profesor Bronisław Biegelejsen-Żelazowski. W następnych filmach w ogóle opowiem Wam co nieco o metodyce badań psychologicznych, jak ona się zmieniała, jakie były metody tak naprawdę stosowane, kiedy one były narzucane. Myślę, że to jest dosyć ciekawe, żeby sobie tak sięgnąć do przeszłości. Po pierwsze, żeby zobaczyć i zrozumieć dzisiejsze podejście do szeroko rozumianego zawodoznawstwa, selekcji, doradztwa zawodowego, ale i docenić tę drogę, którą przeszła psychologia skupiająca się na doborze pracowników do danego zawodu. Dzisiejsza psychologia pracy jest dużo bardziej wszechstronna, daje dużo większe możliwości niż kiedyś, ale myślę, że czasem taka podróż do przyszłości może być też fajną ciekawostką. Także na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia.